Dobry wieczór, witam panie i panów posłów na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Stwierdzam kworum, witam naszych gości, witam przedstawiciela wnioskodawców, pana ministra Michała Dworczyka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panią dyrektor Kozłowską, przedstawiciela MSZ-u oraz przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Został państwu doręczony porządek dzisiejszego posiedzenia. Przypominam, obejmuje jeden punkt. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o karcie Polaka oraz ustawy Prawo Konsularne, druk nr 3362. Czy są jakieś uwagi pani i panów posłów do porządku dzisiejszego posiedzenia? Nie widzę, zatem stwierdzam, że komisja przyjęła porządek posiedzenia. I przechodzimy do procedowania projektu ustawy. Przypominam, w imieniu wnioskodawców występuje sekretarz stanu, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, minister Dworczyk, i oddaję głos panu ministrowi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, byłoby pewnie niestosowne, gdybym mówił, czym jest Karta Polaka na posiedzeniu tej komisji, więc ograniczę się do bardzo krótkiego wystąpienia. Sensem nowelizacji, którą proponujemy, jest rozciągnięcie działania ustawy o Karcie Polaka z terenów obejmujących kraje byłego Związku Sowieckiego na cały świat. Ten ważny instrument polityki polonijnej, który z jednej strony wzmacnia więź między naszymi rodakami z terenów położonych na wschód od Rzeczpospolitej, a Polską. Z drugiej strony też w ostatnich latach po nowelizacji, którą zresztą państwa komisja dokonała, a potem Sejm przegłosował, jest to też narzędzie wspierania osiedlania osób, które posiadają polskie pochodzenie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, więc ten ważny instrument do tej pory był dedykowany wyłącznie osobom mieszkającym na terenach byłego Związku Sowieckiego. Tak się stało, ponieważ w 2007 roku, kiedy ustawa o Karcie Polaka była uchwalana na skutek braku zgody ze strony Ministerstwa Finansów, to działanie zostało ograniczone właśnie do terenów byłego Związku Sowieckiego, ponieważ w pierwotnym projekcie ustawy ustawa miała obejmować swoim działaniem cały świat. Więc de facto dzisiaj propozycja, którą przedkładamy Wysokiej Komisji, jest powrotem do pierwotnych zapisów ustawy o Karcie Polaka. Mamy bardzo dużą Polonię w Ameryce Południowej, w Brazylii, w Argentynie, w innych krajach tego Ameryki Południowej. Wiemy, że część osób chciałaby mieć ułatwiony kontakt z Polską, chciałaby wrócić i w sposób stosunkowo prosty uzyskać obywatelstwo. Wierzymy, że rozciągnięcie działania ustawy o Karcie Polaka na cały świat pomoże spełnić te oczekiwania. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Krótko, zwięźle i na temat. Panie ministrze, otwieram debatę. Czy ktoś z pań i panów posłów chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie ministrze, szacowna komisjo, ja chciałabym zwrócić państwa uwagę na artykuł 2. To jest na pierwszej stronie w ustępie 1 punkt 3. Nowy zapis otrzymuje brzmienie. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat. Ja chciałabym zwrócić uwagę na zapis mówiący o organizacji polskiej lub polonijnej z takim akcentem polonijnej, a mianowicie przyznam szczerze, że skonsultowałam to z kilkoma osobami, które działają na rzecz Polonii. I tutaj taka uwaga dotyczyła właśnie, czy to nie będzie czasami w pewien sposób nadużywane i czy nie byłoby dobrze, żeby jednak jakaś organizacja, która ma taką najmocniejszą pozycję, żeby zweryfikowała taką organizację, która będzie decydowała o przyznaniu takiego zaświadczenia. Także tutaj chciałabym poddać dyskusji właśnie ten zapis. Bowiem niejednokrotnie zdarza się, że przedstawiciele organizacji polonijnych też nie znają języka polskiego. Dziękuję. Panie ministrze,
Zechce pan zabrać głos w sprawie uwag pani poseł Elżbiety Stępień? Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca, pani poseł. No, my takich obaw nie widzieliśmy, przygotowując propozycję tego zapisu, zwłaszcza, że jakby istota tego zapisu się nie zmienia w stosunku do tekstu, który do tej pory obowiązywał. Zmienia się, tak jak powiedziałem, wyłącznie liczba krajów, którymi jest objęty, który obejmuje swoim działaniem ustawa. Natomiast może gdyby pani poseł zechciała sformułować ewentualną poprawkę, jakby pani widziała zmianę, którą mielibyśmy wprowadzić? Ja myślę, że można by było tutaj dodać taki zapis mówiący o organie kontroli organizacji czy stowarzyszenia działającego, nie wiem, czy przy konsulacie, czy mającego akredytację, czy konsulatu, czy ambasady. Może w takim wymiarze. To znaczy, wydaje mi się, że pani oczekiwanie spełnia obwieszczenie ministra spraw zagranicznych, w którym to wykazie są wskazane organizacje. Bo ja do końca być może nie rozumiem intencji pani propozycji, ale... Panie ministrze, przede wszystkim o to chodzi, aby nie dopuścić jakby do obniżenia jakby rangi tych organizacji polonijnych, czy polskich, czy związków polskich, które funkcjonują. O to chodzi, żeby nie tworzyć jakichś dodatkowych organizacji, które potem będą przyczyniać się do wystawiania zaświadczeń o ubieganie się o karty. Ale wydaje mi się, że nie ma takich obaw, skoro i tak... Te organizacje, które mogą wystawiać zaświadczenia, to są te, które wyłącznie zostały uwzględnione w obwieszczeniu ministra spraw zagranicznych. I minister na bieżąco może je weryfikować, prawda, i wprowadzać zmiany, ale chyba nie ma takich obaw, żeby nagle zaczęły powstawać nowe organizacje, a minister bezrefleksyjnie wpisywał je do obwieszczenia. To znaczy, tu chodzi przede wszystkim o akcent, aby jak najbardziej te organizacje, które się zajmują właśnie swoją działalnością, żeby kultywowały kulturę polską, jak i również motywowały do nauczania języka polskiego. To w takim kontekście przede wszystkim. To rozumiem intencje w tej chwili już, natomiast wydaje mi się, że obecne zapisy zapewniają te oczekiwania, czy realizują te oczekiwania, ale no to... Państwo parlamentarzyści muszą się w tej sprawie wypowiedzieć. Ja mam taką propozycję, pani poseł, na etapie rozpatrywania kolejnych artykułów. Może jeśli pani poseł jest gotowa, zgłosi poprawkę na piśmie i wtedy posłowie w głosowaniu się ustosunkują do tej poprawki, dobrze? Nie ma sprawy, ale co do zasady chciałabym powiedzieć, że absolutnie, jeżeli chodzi o samą ustawę, ona jest jak najbardziej oczekiwana, potrzebna i bardzo dziękuję za tę ustawę. Natomiast wracam swoją tylko uwagę na pewne akcenty. Dziękuję bardzo. Tu pani dyrektor Iwona Kozłowska chciała uzupełnić wypowiedź. Bardzo proszę, pani dyrektor. Szanowna pani przewodnicząca, rzeczywiście wskazanie organizacji polonijnych, polskich, które będą miały te uprawnienia do wystawiania takowych zaświadczeń, to jest to wyzwanie. Niemniej chciałam zwrócić uwagę na nasze dotychczasowe doświadczenia, jeśli chodzi o Wschód. Organizacje, które takie uprawnienia mają, są to organizacje dachowe, które skupiają wiele organizacji terenowych i tak na przykład Związek Polaków na Ukrainie jest taką organizacją, która właśnie w zakresie wydawania zaświadczeń stworzyła swój nawet taki wewnętrzny organ kontrolny i powołała komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji terenowych i to się rzeczywiście bardzo sprawdziło i nie ma tutaj ten tryb postępowania, że organizacja dachowa powołuje komisję, pozwala na to, na przeciwdziałanie jakimkolwiek, czy to nieprawidłowościom, czy nadużyciom, czy takim bardzo subiektywnemu podejściu tak, do wystawienia takiego zaświadczenia. Także mówimy tutaj absolutnie o organizacjach dachowych, reprezentujących no, największą grupę polonijną polską poza granicami kraju. To jest uwzględniane. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Pan poseł Jacek Protasiewicz, bardzo proszę. Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie ministrze, wprowadzając nas w tematykę ustawy, mówił pan, że jednym z powodów, dla których jej zawężony zakres
podmiotowy został uchwalony pierwotnie ze względów na opór czy zastrzeżenie ministra finansów, czy jak rozumiem, wiązało się z większymi kosztami no, objęcia, co jest logiczne, kiedy ustawą obejmuje się dużo większą grupę niż tylko mieszkańców dawnych republik Związku Radzieckiego. Chciałem zatem zapytać, bo w uzasadnieniu nie jest oszacowana kwota. Jest tylko mowa o tym, iż może nastąpić wzrost wydatków związanych z obsługą większej liczby wniosków. Czy jakikolwiek szacunek jest wyobrażalny? Został przeprowadzony przez KPRM. Panie ministrze, bardzo proszę. Panie pośle, pani przewodnicząca, panie pośle, no przypomina mi się rok 2007, kiedy ponad rok debatowaliśmy z MSWiA i MSZ. Ja wtedy pracowałem też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, choć w innym charakterze niż dzisiaj. I tak naprawdę liczby, które wtedy zostały wpisane do OSR-u, czy szacunki, były, powiedzmy sobie zupełnie uczciwie, wzięte z powietrza. Dlatego, że nie ma żadnego mechanizmu, żeby przeprowadzić w sposób jakikolwiek poważny estymację, ile będzie osób ubiegało się o ten dokument. Wtedy była taka obawa, że nagle milion Polaków czy osób polskiego pochodzenia mieszkających na terenach byłego Związku Sowieckiego z dnia na dzień złoży wniosek. I to była podstawowa obawa głównie Ministerstwa Finansów, chociaż MSZ-u również trochę, a jeśli chodzi o MSWiA, to było silne przekonanie, że tysiące szpiegów rosyjskich, ukraińskich i białoruskich osiedlą się w Polsce lada moment. No żadna z tych obaw się nie spełniła. Natomiast dzisiaj podobnie wpisywanie jakiejkolwiek liczby do OSR-u byłoby wróżeniem z fusów, więc proszę wybaczyć za tak brutalną szczerość, ale mówię jak jest, możemy się opierać na intuicji, na tym, co mówią konsulowie czy osoby, które znają te środowiska. Twierdzą, że jeżeli będzie się rozwijało zainteresowanie tym dokumentem, na przykład w Ameryce Południowej, będzie ono następowało stopniowo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jan Dziedziczak. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie ministrze. Po pierwsze, wyrażam wielką radość, bo pan minister tutaj nieskromnie nie dodał, że w 2007 roku sam był w zasadzie no, spiritus movens tego projektu i to dzięki ówczesnemu doradcy, a dzisiaj szefowi Kancelarii Premiera, Kartę Polaka, w ogóle w Polsce mamy ten historyczny dokument i warto to dzisiaj wspomnieć. Też pan minister, wtedy przewodniczący komisji, przeprowadził ważną nowelizację tej karty, która no, otwiera drzwi dla osiedlania się w Polsce naszych rodaków. No i teraz mamy rozdział trzeci, tak, czyli wielką decyzję na cały świat. Bardzo się cieszę, bo sam z panem ministrem wielokrotnie rozmawialiśmy na temat otwarcia możliwości ubiegania się o Kartę Polaka dla naszych rodaków z Brazylii i Argentyny. No ale pan minister, rozumiem, otworzył to jeszcze szerzej. I to jest wielka radość. I chciałbym, korzystając z okazji, tutaj zaapelować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i do państwa posłów, do pana ministra, żeby jednak zadbać o zwiększenie, i to radykalne, etatów konsularnych w związku z tą ustawą. Dlatego, że może warto wspomnieć, liczba czynności konsularnych w 2007 roku była chyba, jeśli dobrze pamiętam, dwukrotnie, może pani dyrektor mnie poprawi, dwukrotnie mniejsza niż w 2015, ale w tym samym czasie jednocześnie ówczesny minister Sikorski i później minister Schetyna zmniejszyli etaty konsularne chyba o 30%, tak? Czyli dwukrotnie wzrosły obowiązki naszych służb konsularnych i o 1/3 w tym samym momencie zmalała ilość ich etatów, tak? No to powoduje sytuację dramatyczną, to powoduje bardzo długie kolejki po Kartę Polaka, po paszport w innych częściach, prawda, po wizę. I no, ja się boję, że bez tego zapewnienia my dołożymy kolejne obowiązki naszym służbom konsularnym, a po prostu w takich krajach jak Brazylia czy Argentyna, gdzie spodziewamy się największego zainteresowania,
no po prostu się nie da, tak? To już teraz po tej redukcji, która nastąpiła w latach 2007-2015, konsulowie mówili, no w zasadzie wszystko się zgadza, tak? Pracujemy od rana do 22 codziennie, da się dopiąć, tak? Da się, tak? Tylko czy jednak taka prowizorka powinna istnieć? Ja uważam, że powinno być tutaj przy okazji tej ustawy no, radykalne zwiększenie etatów służby konsularnej. Pamiętajmy, że to są bardzo wysokie koszty, bo to nie są tylko koszty pensji dla nich, ale także delegacji, zamieszkania i tak dalej, więc taki jeden etat konsularny kosztuje bardzo dużo, ale chciałbym tutaj zapytać pana ministra o decyzyjnie, bo nie widzę nikogo z kierownictwa MSZ-u, być może ten projekt nie jest taki istotny dla nich, ale panią dyrektor z Departamentu Konsularnego, jakie szacunki pani by widziała, jakie jest niedoinwestowanie teraz etatów konsularnych i w jakich krajach państwo się spodziewacie, że zainteresowanie kartą Polaka może być? Panie pośle, uściślając pytanie do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy do pani dyrektor Kozłowskiej? Dobrze, to poproszę o odpowiedź pana ministra. Do obu osób. Tu o decyzję polityczną, a tu o decyzję już taką, znaczy informację merytoryczną, jak sytuacja wygląda teraz i jak będzie wyglądać po wejściu ustawy. Bardzo dziękuję, choć po wstępie dotyczącym historii pana ministra Dziedziczaka głos więźnie mi w gardle ze wzruszenia. Niemniej postaram się odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o sytuację związaną z poszerzeniem działania ustawy, czyli przede wszystkim z potencjalnym zainteresowaniem uzyskaniem karty Polaka w krajach Ameryki Południowej, to też po konsultacjach z placówkami naszymi w krajach Ameryki Południowej założyliśmy, że ten wzrost, tak jak już wspomniałem, wzrost zainteresowania tym dokumentem będzie stopniowy i ewentualnie od przyszłego roku, jeżeli okaże się, że potrzeby są duże, będziemy mogli mówić również o wzroście etatów konsularnych. Natomiast na obecnym etapie, jakkolwiek sytuacja budżetu jest wyśmienita, nie jest ona aż tak wyśmienita, żeby tworzyć etaty, które nie są niezbędne konsularne, bo jak sam pan minister zwrócił uwagę, są to dosyć kosztowne przedsięwzięcia i kosztowne etaty. Stąd też po długich konsultacjach z Ministerstwem Spraw Zagranicznych autorzy nowelizacji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaliśmy wspólnie, że nie trzeba na tym etapie zwiększać liczby etatów konsularnych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Iwona Kozłowska. Chciałaby pani coś dodać? Aha, przepraszam, bardzo proszę. Szanowna pani przewodnicząca, szanowne pani pośle, szanowny panie ministrze. Troszkę wychodząc jakby z tej kompetencji Departamentu Konsularnego, który zajmuje się nadzorem nad pracą konsulów, rzeczywiście no, muszę powiedzieć, potwierdzić to, co pan minister, pan poseł Jan Dziedziczak wspomniał, że rzeczywiście obciążenie urzędów konsularnych i samych konsulów i urzędników konsularnych na przestrzeni tych ostatnich lat rzeczywiście bardzo znacząco wzrasta i to w różnych obszarach, zarówno związanych z obsługą obywateli polskich, jak również i cudzoziemców. I wielokrotnie na przestrzeni ostatnich też lat, kiedy pan poseł Jan Dziedziczak był wiceministrem spraw zagranicznych, takie postulaty dotyczące zwiększenia liczby etatów konsularnych kierowaliśmy właśnie z uwagi na to, że w ciągu ostatnich tych 8 lat między 2000 do 2015 około 35 etatów konsularnych zostało zlikwidowanych z różnych względów, więc odbudowanie czy powrót do tego stanu posiadania etatów konsularnych no, nie został jeszcze na ten moment osiągnięty.
Natomiast może ja bym rzeczywiście przekazała głos pani dyrektor Iwonie Kozłowskiej, której to departament ustalał kalkulacje, jeżeli chodzi o liczbę tych etatów przeznaczonych tylko do realizacji jakby tej ustawy w obszarze karty Polaków. Dziękuję bardzo. Pani poseł Iwona Kozłowska. Przepraszam, pani dyrektor Iwona Kozłowska. Kto wie, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie ministrze, ja chciałam nawiązać do wypowiedzi pana ministra. Rzeczywiście otwarcie karty Polaka na osoby polskiego pochodzenia na całym świecie jest wyzwaniem i rzeczywiście tak naprawdę w chwili obecnej trudno jest oszacować, z jak dużym, jaka będzie skala zainteresowania aplikowaniem o ten dokument. Niemniej rzeczywiście należy oczekiwać, że to zainteresowanie będzie ewoluować i wraz z postępującą akcją również informacyjną, z taką ofensywą informacyjną, którą na pewno nasze placówki podejmą, to zainteresowanie będzie sukcesywnie rosnąć. Jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczywiście jesteśmy przygotowani i mniej więcej potrafimy wskazać na te miejsca na świecie, gdzie można oczekiwać, że to zainteresowanie będzie większe. No i takim niewątpliwie takim miejscem będzie na pewno Kurytyba, Brazylia, Argentyna, ale również oczekujemy, że Ameryka Północna, Kanada i Stany Zjednoczone, że również tutaj osoby polskiego pochodzenia, mamy bardzo liczną przecież Polonię, również będą aplikowały o ten dokument. Zdajemy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście ta dodatkowa czynność konsularna, jaka się pojawi, czyli przyjęcie wniosku o kartę Polaka, wprowadzenie danych do centralnego rejestru, przygotowanie decyzji, skonsultowanie z właściwymi organami w Polsce, cała ta procedura będzie wymagała jednak i czasu, i zaangażowania konsularnego, także niewątpliwie będzie związana z większym obciążeniem naszych placówek. Tak jak powiedział pan minister, poseł Jan Dziedziczak, niewątpliwie potrzeba wsparcia placówek będzie niezbędna. Jak powiedziałam, jesteśmy przygotowani jako ministerstwo, mniej więcej wiemy, które placówki powinny być wzmocnione kadrowo, które wydziały konsularne, których ambasad, które konsulaty generalne. Niemniej czekamy na to, aż ustawa zacznie obowiązywać w znowelizowanej postaci. Wówczas będziemy modyfikować te nasze założenia i oczywiście też zwracać się z postulatem o zwiększenie etatowe i przyznanie na ten cel środków. Dziękuję. Pani poseł Joanna Fabisiak, bardzo proszę. Tak, to krótko pani pośle. Bardzo dziękuję. Ja, żeby było jasne, gorąco wspieram ten projekt. Uważam, że jest to znakomity, tylko żebyśmy się nie rozbili znowu o jeden etat konsularny. To znaczy, jeśli na przykład w konsulacie generalnym w Kurytybie, nie licząc pracownika administracyjnego, który ma uprawnienia konsularne, jest takim zawodnikiem rezerwowym, jest tak naprawdę trzech konsulów, no to trzy osoby mają obsłużyć okręg konsularny, w którym jest 2 miliony Polaków i który jest wielkości, nie wiem, 10 krajów europejskich geograficznie, no to po prostu się nie da, tak? I chodzi mi o to, żebyśmy nie uchwalili, państwo polskie podejmie wielki wysiłek, zmieni mnóstwo przepisów i tak dalej, a potem wszystko się rozbije o jeden czy dwa etaty konsularne, tak? I cała operacja będzie, więc ja naprawdę zachęcam, żebyśmy jako 38-milionowy kraj udźwignęli jeden, dwa, trzy etaty dodatkowe konsularne na dzień dobry. Bo zapewniam państwa, ja byłem w Brazylii, miałem wyjazd właśnie w okolicach Kurytyby, czyli w tych terenach zamieszkałych przez Polaków. Zainteresowanie kartą Polaka jest duże. Jak te informacje się pojawią, natychmiast konsulat będzie bombardowany pytaniami i tak dalej. No, czyli krótko mówiąc, chodzi mi o to, że już teraz jest potrzebny. To nie jest, że być może w przyszłości, jak będzie się rozwijać, to rozważymy wprowadzenie etatu. Rotacja jest teraz, wakacje i tak naprawdę moim zdaniem etat konsularny, choćby tam czy w Argentynie, powinien być stworzony już teraz. Ta decyzja powinna tak naprawdę zapaść. I gorąco do tego, żeby ten projekt się udał, który jest wartościowy, jest wielkim sukcesem tego rządu,
to po prostu musimy, no nie możemy się rozbić na kilku drobnostkach. Tak? Dziękuję bardzo, panie pośle, pan minister Michał Dworczyk, bardzo proszę. Panie ministrze, to ja w takim razie już, żeby trochę poważniej powiedzieć, odpowiem w ten sposób. Doskonale pan wie, jako osoba, która była za to odpowiedzialna przez dłuższy czas, że to, że okręg konsularny jest duży i mieszka w nim dużo osób polskiego pochodzenia, nie zawsze jest równoznaczne z tym, że z tego okręgu tak wiele osób zabiega o kartę Polaka. I dobrym porównaniem jest tutaj okręg konsularny winnicki, prawda, gdzie jest to okręg, w którym statystycznie zamieszkuje najwięcej osób polskiego pochodzenia, a niekoniecznie jest tam najwięcej składanych wniosków o kartę Polaka. To po pierwsze. Po drugie, opieramy się na intuicjach, więc mogę z panem publicznie założyć się o dobry obiad, chociaż pan jako osoba lubiąca spartański tryb życia raczej nie wiem, czy przyjmie ten zakład, natomiast mogę się założyć, że jeżeli do końca roku w Kurytybie zostanie złożonych 500 wniosków, to zapraszam. 14 dni, jest to napisane, vacatio legis 14 dni. Ja bym proponowała, żeby jednak nie polemizować, tylko żeby parlamentarzyści mieli szansę zabrania głosu krótko w kolejności zgłoszeń, panie pośle. Krótko mówiąc, w ciągu tych 7 miesięcy, jeżeli będzie 500 wniosków, zapraszam na dobry obiad, może nie do Kurytyby, ale gdzieś w Warszawie znajdziemy jakieś miejsce. Dziękuję, panie ministrze. Pani poseł Joanna Fabisiak, bardzo proszę. Przepraszam, przyjmuję zakład. Dziękuję bardzo. Myślę, że sprawa, rozpocznę od tej sprawy etatowej. Otóż ostatnie posiedzenie komisji było poświęcone właśnie ocenie sytuacji, między innymi. Ale zachęcam państwa jednak do posłuchania wypowiedzi pani poseł. Dziękuję. W Brazylii i w Argentynie. I to, co usłyszeliśmy, to właśnie usłyszeliśmy, że jest wiele zagadnień, że już w tej chwili, co zresztą obydwie panie dyrektor potwierdziły, jest bardzo dużo zagadnień z trudnością obsługiwanych. Zatem, panowie ministrowie, zakład jest rzeczą dobrą, ale przede wszystkim, jeśli jest takie krótkie vacatio legis, to już dzisiaj należy myśleć o tym, żeby zabezpieczyć etatowo to zadanie. A to dlaczego? Ja przypomnę te pierwsze chwile, czy pierwsze miesiące, kiedy Polacy ze wschodu natrafiali na kosmiczne trudności w samych konsulatach. I byli obsługiwani nie tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. To znaczy bez, nie powiem już należytej atencji, ale powagi. Bo po prostu nie miał kto obsługiwać. Ci ludzie czekali na wniosek, na wówczas jeszcze na te tłumaczenia strasznie długo. I to się nie powinno powtórzyć. Zatem myślę, że jednak wsłuchując się w tę dyskusję, ta wypowiedź pana ministra Dziedziczaka jest zasadna. I zmartwiło mnie to, co pan minister powiedział, że na dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Jest, ona już jest. I myśląc po to, żebyśmy nie usłyszeli, a usłyszymy, przyjdą techa, że nie są ci ludzie właściwie obsługiwani. To jest jedna rzecz. Druga to jest prośba o informację, ile w ubiegłym roku, myślę o roku 18, ile było wydanych kart Polaka. I trzecie pytanie, to znaczy drugie pytanie, bo to jest pierwsze. Drugie pytanie natomiast dotyczy tej dyskusji. Uważam, że to jest słuszne, że organizacje pozarządowe powinny, tak jak właściwie w tej chwili robią, to przecież te opinie organizacji pozarządowych są ważne, choć nie decydujące. Teraz ma się to zmienić i to uważam za rzecz chyba zasadną i słuszną. Natomiast jaka będzie, słyszałam taką odpowiedź, że to będą decydowały, nie wszędzie są organizacje dachowe. Natomiast w wielu, szczególnie w tych krajach, no już nawet nie myślę o Białorusi, choć na pewno też trzeba wziąć pod uwagę, kto będzie tym głosem decydującym. To jest ogromnie trudne i myślę, że tutaj o obiektywizm bardzo trudno. Zatem uznając samą zasadę za słuszną, myślę o praktycznej realizacji w wielu krajach. Zważywszy na to, że czy też, i to będzie pytanie, czy nie powinno tak być, ale czy nie ma lęku, że wydanie jednej, właściwie chciałabym spytać o doświadczenia dotychczasowe, bo też były wydawane opinie o zaangażowaniu danych osób
co służyło, co było argumentem za wydaniem Karty Polaka. Czy dotychczas, no, a mamy doświadczenie już wieloletnie, były jakieś niepokoje w tej kwestii, czy raczej nie były kwestionowane opinie wydane przez jedną organizację? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Ziemniak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie ministrze. No, oczywiście jesteśmy zgodni o tym, że dobrze się stało, że ten projekt dotyczy całego świata. Ale mówiąc o całym świecie, w tej chwili to mówiliśmy tylko o dwóch krajach, Argentyna, Brazylia. To ja myślę, że dotyczy to wszystkich krajów, bo Polacy są w każdym kraju na świecie. I teraz, czy każdy ten Polak będzie miał dostęp, możliwość i dostanie taką informację, że taką kartę Polaka może uzyskać? Nie wiem, na ile mieszkańcy sąsiadów Niemiec, na przykład, brat mieszka, ale córka już jest tam urodzona i czy ona będzie uprawniona i będzie mogła, i takich jest, jeżeli nie tysiące, to dziesiątki tysięcy osób, które będą uprawnione do tego, żeby starać się o kartę Polaka. I także to jakby wygląda to w innych krajach, czy to tylko ograniczamy do Ameryki Południowej, czy jednak cały świat i wszystkie, jak to wygląda, czy sobie z tym poradzimy, to co było. Jak chodzi o tutaj problem, który poruszył poseł Dziedziczak, to tak mam pytanie, ile wzrosło w ostatnich latach tych czterech ilość konsulów? Bo jeżeli było powiedziane, że zostali zlikwidowani, to był czas, żeby można było ich przywrócić. I ilu zostało przywróconych? Bo w Brazylii wiemy, w Rio de Janeiro nie ma konsulatu, a obszar Brazylii jest potężny i faktycznie jeden konsul w Korytybie czy w Brazylii no sobie na pewno nie poradzi. Faktycznie zlikwidowaliście państwo i w Rio, no, ale, i w São Paulo. Dobrze, a pan minister obiecał, że odbudujemy i się pytam, ile odbudowanych zostało? No dobrze. Mam jeszcze jedno pytanie, które merytoryczne, bo przy poprzedniej karcie Polaka dla ułatwienia dla tych ludzi ze wschodu byli wyznaczeni wojewodowie i teraz są też powieleni. Czy teraz będą mieli kompetencje wojewodowie do wydawania kart dla kogoś z Brazylii? No bo tak jest zapisów jest, bo tak było przypisane, że jeden czy dwóch wojewodów było przeznaczonych, żeby z krajów ościennych za granicą wschodnią, żeby mieli ułatwienie, a teraz tu się też powiela i czy oni będą mieli też te kompetencje. Następnie dotyczy to punktu 19, bo mówimy o procedurze. Jest zapisane i jest powielone, że jest opinia szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czy to nie wydłuża? No i czy w tym momencie, jak będą spływać nowe wnioski z całego świata, czy to ABW w ogóle wytrzyma i zdąży w wyznaczonym terminie wszystkich sprawdzić? I tak jak tam jest zapisane, czy oni szkodzili Polsce, czy nie szkodzili i tak dalej. Jak to wygląda? Jak to będzie robione? Czy to jest potrzebne, żeby ABW jeszcze opiniowało i miało na to 90 dni, żeby wydać opinię? Szef ABW. Także to tylko takie pytania. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź pana ministra, przy czym pytanie, rozumiem, panie pośle, o etaty konsularne raczej kierujemy do pani dyrektor Departamentu Konsularnego, tak? Więc proszę o zabranie głosu pana ministra i w dalszej części panią dyrektor. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, po kolei odpowiem na, spróbuję odpowiedzieć na pytania. Już zapomniałem, jak burzliwe potrafią być posiedzenia komisji. Otóż tak, zaczynając od pytania pani poseł Fabisiak, ile wydano kart w 2018 roku? Na Białorusi 14 624, na Ukrainie 15 889, w Rosji 923, w Kazachstanie 373 i w innych krajach byłego Związku Sowieckiego ta liczba nie przekroczyła 500. Więc tak to wygląda. No, widać jasno, że dwa największe kraje, prawda, które, znaczy dwa kraje, które najwięcej kart Polaka generują, to Białoruś i Ukraina. Sprawa druga, jeśli chodzi o rozmowę etatów, to jeśli pani o etatach konsularnych i potrzebach, bo mam wrażenie, że dzisiaj oczywiście komisja może rozmawiać o wszystkim, o czym uznają za stosowne dyskutować parlamentarzyści, natomiast no, ja tutaj bardzo źle bym się czuł, gdybym odbierał chleb panu ministrowi Szynkowskiemu, Welsenkowi, który się tym zajmuje, więc jeśli mógłbym zaproponować, żeby te szczegółowe dyskusje o
etatach konsularnych w różnych egzotycznych, mniej lub bardziej miejscach przełożyć na posiedzenie komisji, gdzie będzie pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk, to myślę, że to będzie przede wszystkim dla państwa, proszę mi wybaczyć, to ja nie, tak, to w takim razie nie zauważyłem, że te kompetencje między panami ministrami się przesunęły, no więc wtedy na pewno będzie to dla państwa komfortu dużo lepsze, że kompetentna w 100% osoba będzie mogła na te wszystkie pytania odpowiadać. Sprawa trzecia, ocena organizacji polonijnych, prawda, o której mówiła pani poseł Fabisiak. Ja przypominam, że to jest sprawa, która nie jest warunkiem sine qua non, aby otrzymać kartę Polaka. W takich sytuacjach wyłącznie, kiedy osoba zainteresowana tym dokumentem nie może wylegitymować się polskim pochodzeniem, prawda, dopuszczany jest ta ścieżka, gdzie wskazana przez ministra organizacja polonijna może taką opinię wystawić. Więc tu naprawdę myślę, że oczywiście, że zawsze są różnego rodzaju sytuacje sporne i dlatego została właśnie stworzona ustawą w 2007 roku Rada do Spraw Polaków na Wschodzie. Dzisiaj jest przekształcana tą nowelizacją w Radę do Spraw Polaków poza granicami kraju, która tego rodzaju właśnie wątpliwości ma kompetencje, żeby rozstrzygać. Przechodząc do pytań pana przewodniczącego Ziemniaka, mogę uspokoić, że raczej za naszą zachodnią granicą szalonych kolejek do polskich konsulatów nie będzie, ponieważ przypomnę, że w Polsce mamy prawo krwi, a nie prawo ziemi. W związku z tym te osoby, które urodziły się w Niemczech z matki bądź ojca, bądź matki i ojca Polaków, to nawet jeżeli się urodziły w Niemczech, nie ma problemu, żeby otrzymały obywatelstwo. W związku z tym, jak sądzę, tam takiego zapotrzebowania na kartę Polaka dużego nie będzie. Kolejna sprawa, no tutaj chciałem uspokoić również pana przewodniczącego, bo pan się pyta, czy turyści z Kurytyby będą w urzędzie, w Wojewódzkim Urzędzie Podlaskim zabiegać o karty Polaka. Uspokajam, że raczej nie i wynika to z zapisów ustawy, nie nawet nowelizacji, tylko po prostu tych zapisów, które obowiązują, ponieważ ustawa mówi, że to rozporządzenie Rady Ministrów określa, które urzędy wojewódzkie i dla kogo mogą być organem, jeśli chodzi o wydawanie karty Polaka. I też chciałem poinformować w pełni odpowiedzialnie, że Rada Ministrów nie prowadzi prac legislacyjnych zmierzających na przykład do wyznaczenia wojewody lubuskiego do tego, żeby Polakom z Brazylii wystawiał kartę Polaka. W związku z tym urzędy wojewódzkie są niezagrożone, uspokajam. No i trzecia sprawa, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i sprawdzenia, o które pan przewodniczący pyta. Jest to pewien standardowy zapis, który przy tego rodzaju wydawaniu dokumentów zawsze jest wprowadzany. Do tej pory nie było z tym większych problemów. Czasami, no to jest moje subiektywne zdanie, którym mam nadzieję, że się nie narażę żadnej służbie, ale mam wrażenie, że proces sprawdzania jest nieco dłuższy, niż by tego rzeczywiście dany zainteresowany, weryfikowany wymagał. W związku z tym wpisaliśmy ten termin 90-dniowy, żeby... Przepraszam? 14. A co 14? 14 nie ma, tylko będzie miał 90. A, no więc właśnie, więc wydłużyliśmy ten termin i dokładnie dookreśliliśmy, żeby po prostu w tym czasie służby wszystkie zainteresowane mogły zweryfikować takiego delikwenta, a jeśli on okaże się z jakichś względów osobą, która nie powinna otrzymać takiego dokumentu, no to służba będzie mogła sobie to zweryfikować. Dziękuję bardzo. Pani poseł Henryka Krzywonos. Na pytania, które chciałam spytać, tylko tak nie jest, panie ministrze, jak pan do końca mówi. W Gdańsku są ogromne kolejki w urzędzie wojewódzkim za kartą Polaka i nie tylko. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że są sprawy takie, że mąż, syn otrzymują, uwaga,
otrzymują nie tylko kartę Polaka, ale obywatelstwo. Tymczasem żona, która jest 30 lat w tym małżeństwie, nie dostaje i czeka cały czas na to, żeby dostać obywatelstwo. Oboje są pochodzenia polskiego. Więc ja po prostu nie rozumiem, dlaczego my tak mówimy. A druga sprawa, nie do końca się zgadzam, że w konsulatach jest tak dużo pracowników. To nie jest prawdą. Nie jest zgodne z prawdą, absolutnie. Dziękuję bardzo. Pani poseł Elżbieta Stępień. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja jak najbardziej podbijam opinię swoich przedmówców i chciałabym tylko tutaj przekornie panu do pana ministra zwrócić się z zapytaniem, czy mógłby ewentualnie przejrzeć statystyki z 2006-2007 roku, jak wyglądała praca w ambasadzie, choćby właśnie w ambasadzie w Argentynie i czy rzeczywiście ta liczba pracowników ambasady była wystarczająca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Jakiś komentarz do pytań państwa posłów? Komentarz zawsze z przyjemnością. Rozdział 4 ustawy, przyznawanie i unieważnianie karty Polaka. Artykuł 12. Artykuł 12 ustęp 4. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia wyznaczyć wojewodę jako organ właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności karty Polaka oraz wydanie decyzji w tych sprawach, a także wskazać państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia szybkiego i sprawnego dostępu osób zainteresowanych otrzymaniem karty Polaka. Uprzejmie informuję, że rozporządzenie Rady Ministrów dotyczy z dnia 5 października 2017 roku. To jest jedyne rozporządzenie, które w tej sprawie zostało wydane i ono dotyczy wyłącznie obywateli Republiki Białoruś albo osób posiadających status bezpaństwowca i to rozporządzenie wskazuje na Podlaski Urząd Wojewódzki. Jak sądzę, kolejki, o których pani poseł mówi, ustawiają się nie po kartę Polaka, a po kartę stałego pobytu. Dokument w pewnych względach podobny, niemniej nie jest to karta Polaka. I to jest temat na rozmowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo rzeczywiście obcokrajowcy, którzy ubiegają się o stały pobyt, no muszą czasami czekać w dłuższych kolejkach, ale to naprawdę nie jest przedmiot dzisiejszej dyskusji. Jeśli chodzi o to, w 2006 roku ile było konsulów w Argentynie czy w Brazylii, ja tego naprawdę nie wiem. To myślę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych po zweryfikowaniu tych danych przekażę komisji tej informacji. Dobrze, umówimy się o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Pan poseł Tomasz Kostuś. Tak, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałbym podkreślić niezwykłą trafność i celność wniosku pana ministra Jana Dziedziczaka w kwestii dodatkowych etatów konsularnych. To niezwykle przemyślany i właściwie uzasadniony wniosek. Przypominam, że dokładnie tydzień temu na posiedzeniu Komisji Łączności z Polakami omawialiśmy stan oświaty polonijnej w krajach Ameryki Łacińskiej i omawialiśmy również problematykę Polaków w Ameryce Łacińskiej. I wnioski z tej debaty były bardzo smutne, panie ministrze. Patrzę teraz na pana ministra Jana Dziedziczaka. Innymi słowy, gdyby pan minister zadał sobie trud i prześledził, przeczytał stenogram z tego bardzo długiego posiedzenia, gdzie rozmawialiśmy, gdzie deliberowaliśmy na temat wyzwań, na temat problemów, na temat chociażby współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, MSZ-u, placówek dyplomatycznych w krajach Ameryki Łacińskiej, w szczególności właśnie w Brazylii, gdzie po Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie po Niemczech jest największe skupisko Polonii, prawie 2,5 miliona osób. Jeżeli pan przeczyta właśnie te materiały, które omawialiśmy i wczyta się w stenogram, być może zmieni pan zdanie, na co liczę, na co liczymy. Innymi słowy, pojawią się dodatkowe etaty konsularne, zwłaszcza w Brazylii, gdzie to skupisko polonijne jest, podkreślam, największe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa posłów chciałby jeszcze zabrać głos w tej części? Pan poseł Jan Dziedziczak, bardzo proszę. Ja wywołany być może przez pomyłkę, bo byłem na początku wypowiedzi chwalony, a później ganiony, to jednak chcę powiedzieć, że wyraźnie tutaj podkreślić, że przykładowo, to się pan poseł pomylił, ale ja może tutaj będę bronił w takim razie ministra Dworczyka. Rzeczywiście kłopoty, jeśli chodzi o obsadę konsularną na terenie przykładowo Brazylii, wynikają z polityki rządów PO-PSL w latach 2007-15, gdzie między innymi tak w ciągu tych 8 lat zlikwidowano konsulaty w São Paulo, zlikwidowano konsulat w Rio de Janeiro. Nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że decyzja o likwidacji konsulatu w Rio de Janeiro to perła w koronie decyzji pana ministra Sikorskiego, dlatego że po jego likwidacji w Rio odbyły się Igrzyska Olimpijskie, następnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a następnie Światowe Dni Młodzieży. Znakomita decyzja świadcząca naprawdę o niezwykle szerokim spojrzeniu na różne narzędzia polityki zagranicznej, jakie mogłyby być w trakcie tych wielkich światowych, znaczy większych nie ma, tak, wydarzeń zrealizowane. Także, a odpowiadając tutaj panu posłowi Ziemniakowi, to chciałbym powiedzieć, żeby teraz przytaczam z pamięci, ale za mojej kadencji, kiedy odpowiadałem za Departament za służby konsularne, została podjęta decyzja o stworzeniu konsulatu generalnego w Belfaście. Przypomnę, 35 tysięcy Polaków musiało z każdą czynnością konsularną jeździć do Edynburga, do Szkocji, przepływać przez cieśninę i tam się udawać. Panie pośle, jednak spróbowali dopłynąć w tej wypowiedzi do brzegu, będę zobowiązana. Również to była moja decyzja. Jeśli chodzi o szczegółowe wzrosty etatów konsularnych, to już musi się pan zwrócić na piśmie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam zakończenie pierwszego czytania. Stwierdzam również, że nie zgłoszono wniosku o wysłuchanie publiczne. Szanowni Państwo, z uwagi na duże zainteresowanie zarówno wśród posłów projektem ustawy, jak i wśród środowisk polonijnych, proponuję, abyśmy przeszli od razu podczas tego posiedzenia do szczegółowego omówienia projektu ustawy. Czy jest sprzeciw? Nie widzę, zatem przechodzimy do procedowania ustawy. Czy są uwagi pani i panów posłów do tytułu ustawy? Nie widzę, zatem stwierdzam, że komisja przyjęła tytuł ustawy. Przechodzimy do artykułu pierwszego, do zmiany pierwszej. Czy są uwagi pani i panów posłów? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. W związku z tym, iż tych uwag jest niewiele, także pozwolimy sobie zgłosić także drobne uwagi legislacyjne. W artykule pierwszym, w punkcie pierwszym, we wprowadzeniu do wyliczenia, proponujemy skreślić wyraz do ustawy, który tutaj ma znaczenie jedynie redakcyjne, także ta poprawka nie zmienia treści merytorycznej tego przepisu. Panie ministrze? Absolutnie celna i celna propozycja. Czy jest sprzeciw wobec propozycji Biura Legislacyjnego? Nie widzę, zatem ja przejmę Państwa poprawkę. Stwierdzam, że komisja przyjęła artykuł pierwszy, zmianę pierwszą. Przechodzimy do procedowania zmiany drugiej. Czy są uwagi pani i panów posłów? Nie widzę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia zmiany drugiej? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja przyjęła zmianę drugą. Przechodzimy do zmiany trzeciej. Czy są uwagi pani i panów posłów? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. Drugi punkt, okej. Myślałem, że Biuro Legislacyjne. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, zmiana trzecia polega na zastąpieniu w tytule rozdziału i w konkretnych artykułach dotychczasowej nazwy Rada do Spraw Polaków na Wschodzie nową nazwą Rada do Spraw Polaków na Obczyźnie. Przy czym my pragniemy zwrócić uwagę Szanownej Komisji na artykuł 9 ustęp 1 aktualnie obowiązujący, który to wskazuje, że tworzy się Radę do Spraw Polaków na Wschodzie. Jest to przepis o charakterze dostosowującym, który można powiedzieć wyekspirował, został jednorazowo zużyty w 2007 roku, kiedy ustawa wchodziła w życie i kiedy to rzeczywiście utworzono tą Radę do Spraw Polaków na Wschodzie. I teraz w naszej ocenie zastępowanie tutaj
dotychczasowego określenia Rada do Spraw Polaków na Wschodzie nową nazwą Rada do Spraw Polaków na Obczyźnie będzie wprowadzała błąd, ponieważ wówczas przepis będzie brzmiał: tworzy się Radę do Spraw Polaków na Obczyźnie. Tymczasem takiej rady nie będzie się tworzyło, ona istnieje, po prostu zmienia się jej nazwa. W związku z czym proponujemy, aby w artykule 9 ustęp 1 najzwyczajniej w świecie uchylić. Natomiast konsekwencją takiej zmiany będzie również dodanie odpowiedniego przepisu dostosowującego pod koniec projektu. Taką uwagę oczywiście w stosownym momencie również zgłosimy. Dziękuję. Panie ministrze. Kolejny strzał w punkt. Oczywiście przychylamy się do tej propozycji. Mam pytanie, czy zostanie ta rada poszerzona o osoby znające właśnie, tam tylko wschodem się zajmowała, teraz ma całym światem, czy będzie ona poszerzona, czy nie, to wynika z ustawy będzie, czy nie, poszerzenie tej rady, czy tylko rada obecna, ta wschodnia ma być przekształcona na cały świat, a ona do tej pory tylko się wschodem zajmowała, czy będzie poszerzona o osoby znające także i świat. Panie ministrze. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, uspokajam, że na pewno nastąpią tam zmiany, ponieważ prezes Rady Ministrów, który powołuje i odwołuje członków tej rady, może to zrobić w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i na pewno zapewni taki skład rady, żeby była kompetentna do procedowania procedowania spraw związanych z nowym brzmieniem ustawy. Dziękuję bardzo. Ja, Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. Jeszcze jedna uwaga do zmiany trzeciej. Chcielibyśmy dopytać i zwrócić uwagę na artykuł 9 ustęp 5. To jest upoważnienie do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, w którym to rozporządzeniu określi między innymi wewnętrzną organizację i tryb pracy rady, etc. I teraz w związku z zmianą nazwy tutaj zajdzie konieczność zmiany rozporządzenia. Pytanie, czy nie widzicie państwo konieczności zastosowania odpowiedniego przepisu przejściowego utrzymującego w mocy dotychczasowy akt wykonawczy? Panie ministrze, bardzo proszę. Ja poproszę panie pana dyrektora o odpowiedź. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, w naszej ocenie, zresztą zgodnie z oceną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zdążymy z wydaniem rozporządzenia. W momencie wejścia w życie ustawy będzie wchodziło również rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych, także ta zmiana będzie skonsumowana na bieżąco. Dziękuję. Dobrze, ja przejmę w takim razie pierwszą proponowaną przez Biuro Legislacyjne poprawkę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia zmiany trzeciej z uwagami proponowanymi przez Biuro Legislacyjne? Nie widzę, stwierdzam, że komisja przyjęła zmianę trzecią. Przechodzimy do zmiany czwartej. Czy są uwagi pań i panów posłów? Nie widzę, zatem stwierdzam, że komisja przyjęła zmianę czwartą. Przechodzimy do zmiany piątej. Czy są uwagi pań i panów posłów bądź biuro legislacyjne? Bardzo proszę. Jeśli chodzi o artykuł 19a ustęp 3, może najpierw do tego. Tutaj mamy pytanie. Jesteśmy przy zmianie piątej. Tak, w zmianie piątej, artykuł 19a ustęp 3. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym kompetencja szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest to uprawnienie, ale nie obligatoryjne. Tutaj on, że tak powiem, zafunkcjonowuje, jeżeli wystąpi się do niego z wnioskiem. Aktualnie po wejściu w życie procedowanej nowelizacji będzie to obligatoryjne i będzie miał na to 90 dni. Aktualnie jest to dni 14. I pytanie również tutaj do strony rządowej, do wnioskodawców projektu. Czy tutaj również nie widzą państwo konieczności zastosowania przepisów przejściowych dotyczących tych postępowań czy tych wniosków, które wpłynęły do szefa ABW przed dniem wejścia w życie nowelizacji? Proszę bardzo pana dyrektora o udzielenie odpowiedzi. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, jeśli chodzi o ten przepis, który państwo Biuro Legislacyjne zaproponowaliście, żeby wprowadzić przepis przejściowy, no to trzeba zwrócić uwagę na to, że tamte wnioski są składane obecnie. ABW ma 14 dni na to, żeby ten wniosek rozpatrzeć, więc powstaje pytanie, czy rzeczywiście to będą takie wnioski i będzie z nimi problem. Być może tak, ja tutaj nie chciałbym też rozstrzygać, bo jeśli taki przepis przejściowy państwo widzicie potrzebę jego wprowadzenia, to myślę, że to nie będzie wielkim problemem. Natomiast no, to jest do decyzji, czy rzeczywiście będą takie przypadki, że będą jakieś wnioski złożone przez konsulów do ABW i w tym okresie 14-dniowym, kiedy ABW ma możliwość rozpatrzenia tego wniosku, akurat wtedy wejdzie ustawa. No, wydaje się to dosyć mało prawdopodobne, ale tak jak mówię,
To jest uwaga, kwestia legislacyjna, dopisanie przepisu dostosowującego nie jest jakimś wielkim. Czyli jakie jest ostateczne stanowisko, panie ministrze? Wobec tak, poprawki legislacyjnego? Możemy się przychylić do tego, żeby taki przepis wskazujący, że te wnioski, które, tylko rozumiem, przepis by wtedy brzmiał w ten sposób, że wnioski, które zostały złożone w tym okresie przed wejściem w życie ustawy, będzie się do nich stosowało przepisy dotychczasowe, czyli nadal będzie 14 dni. Nie wydłużamy do 90 dni, tylko na te już złożone wnioski będzie 14 dni, tak? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. Dziękuję, szanowni państwo. Celowo zadaliśmy takie pytanie, dlatego że nie mamy wiedzy merytorycznej, czy rzeczywiście takie sytuacje będą miały miejsce. Natomiast to jest, nie do końca się zgodzę, że stricte legislacyjna kwestia, dlatego że jeżeli zdecydujemy się nawet na taki przepis przejściowy, to będzie trzeba rozstrzygnąć rzecz taką, czy stosujemy do tych wniosków przepisy dotychczasowe, czy jednak przepisy nowe. Także tutaj kwestia jest to, powiedzmy, na pograniczu legislacyjno-merytorycznej jednak. My nie przygotowaliśmy takiej propozycji właśnie z uwagi na to, że to nie jest stricte legislacyjna kwestia. Znaczy wydaje się, że tutaj raczej należałoby zastosować przepisy dotychczasowe. No nie ma żadnego powodu, żeby wydłużać do 90 dni w sytuacji, kiedy wniosek został złożony jeszcze pod rządami starej ustawy. Tak? Przynajmniej by wynikało, że mogą to być przepisy dotychczasowe. No nie ma tutaj powodu do wydłużania tego. Czy to jest jakaś dodatkowa poprawka oprócz tych, które państwo złożyliście na piśmie? W tej sytuacji, jeżeli Straż Rządowa widzi również konieczność czy celowość zastosowania takiego przepisu przejściowego, no to trzeba go sformułować tak. To będzie dodatkowa poprawka. My takiej poprawki nie mamy z uwagi na to, że no w naszej ocenie to nie była stricte legislacyjna zmiana, a tylko takie sobie pozwoliliśmy tutaj przygotować. Ja proponuję wrócić do tego tematu w drugim czytaniu. Tak, myślę, że to dobre rozwiązanie. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia zmiany trzeciej, tak? Przepraszam, piątej w... Biuro Legislacyjne, jeszcze bardzo proszę. To jeszcze nie koniec wątpliwości Biura Legislacyjnego, natomiast kolejna jest sformułowana już w poprawce. Dotyczy ona ustępu piątego. Proponujemy w ustępie piątym zastosować tą samą konstrukcję, co w ustępie czwartym, czyli dodać zdanie drugie w brzmieniu: nieprzedstawienie informacji w tym terminie uznaje się za równoważne z brakiem okoliczności, o których mowa w artykule 19 PKT 5 i 6. Wydaje się, że to jest zlikwidowanie wątpliwości interpretacyjnych, które mogłyby mieć miejsce, jeżeli chodzi o zestawienie ustępu trzeciego zdania drugiego z brakiem tego zdania drugiego w ustępie czwartym. Panie ministrze, panie dyrektorze. To nie budzi naszej wątpliwości. Jeszcze raz, przepraszam. Nie budzi wątpliwości dodanie tego drugiego zdania, ale w ustępie czwartym, nie w piątym, tak jak pan na początku powiedział. I to jest jedna z tych poprawek, które państwo macie na piśmie, tak? W związku z tym ja przyjmuję poprawkę. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia zmiany piątej z poprawką zaproponowaną przez Biuro Legislacyjne? Nie widzę, stwierdzam, że komisja przyjęła zmianę piątą. I przechodzimy do artykułu drugiego. Czy są uwagi pani, panów posłów? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. Tak, tutaj prawdopodobnie bardzo krótkie pytanie. Chodzi o ustalenie, czy w prawie konsularnym w związku z dodaniem w artykule 58 nowego ustępu 1a w artykule 60 w ustępie pierwszym zdaniu drugim nie należałoby uczynić odesłania do tego ustępu 1a, które umożliwia także przedłużenie tego terminu, o którym mowa w ustępie 1a, tak jak to jest uczynione w artykule 60 ustęp 1 zdanie drugie. Panie dyrektorze. W naszej ocenie nie, natomiast prosimy też o potwierdzenie panią dyrektor. Bardzo proszę, pani dyrektor. Chciałabym również potwierdzić, że dla nas jest to jasne, że niepotrzebna jest ta zmiana. Dobrze, w takim razie przejmuję poprawkę Biura Legislacyjnego. Czy jest... A tu nie będzie... Nie, tutaj rząd się wyraźnie wypowiedział, że nie potrzeba tego typu zmiany legislacyjnej, tu nie powstanie żadna luka w prawie i ten przepis jest zdaniem rządu, zarówno Kancelarii Premiera, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie budzi wątpliwości. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Jakie mam pytanie, bo było 14 dni, a teraz jest 90, z czego to wynika? Panie ministrze. Muszę panu przewodniczącemu powiedzieć, że to jest celna uwaga. I
uczciwie powiem, że mam poczucie, że wrócimy do tego tematu w drugim czytaniu. No właśnie, bo nie rozumiem. Dobra. Czy jest sprzeciw Wysokiej Komisji wobec przyjęcia artykułu drugiego? Nie widzę, stwierdzam, że komisja przyjęła artykuł drugi. Przechodzimy do artykułu trzeciego. Czy są uwagi biuro legislacyjne? Bardzo proszę. Dziękuję. Jeszcze zanim przejdziemy do artykułu trzeciego, to obiecana poprawka, czyli przepis dostosowujący związany ze wcześniejszą zmianą. Proponujemy, aby dodać kolejny artykuł, który brzmiałby: Rada do spraw Polaków na Wschodzie, utworzona na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, staje się Radą do spraw Polaków na obczyźnie. My to w zestawieniu poprawek zamieściliśmy jako artykuł 2a, przy czym chcielibyśmy zauważyć, że to jest przepis dostosowujący i prosilibyśmy o upoważnienie, które komisja mogłaby nam wyrazić do wprowadzenia tego typu zmiany w odpowiednim miejscu. To nie byłby artykuł 2a, ten artykuł byłby artykułem przedostatnim w projekcie. Rozumiem, że jest zgoda, tak? Oczywiście. Dobrze, więc pytam państwa, panie i panów posłów, czy komisja wyraża zgodę na upoważnienie biura legislacyjnego? Nie widzę sprzeciwu. Przechodzimy do artykułu trzeciego. Czy są uwagi? Biuro legislacyjne, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni państwo, proszę zwrócić uwagę, że przedmiotowy projekt dotyka rzeczywiście Rady do spraw Polaków na Wschodzie, przy czym jest to zmiana, można powiedzieć, redakcyjna, polegająca na zmianie nazwy. Artykuł trzeci jest przepisem dostosowującym, który dotyka z kolei kwestii kadencyjności, a więc kadencji dotychczasowych członków Rady do spraw Polaków. Tego typu przepisy dostosowujące oczywiście zamieszcza się w ustawach nowelizujących, ale w sytuacji, kiedy daną kwestię merytoryczną my w jakiś sposób zmieniamy, na przykład skracamy, wydłużamy kadencję, dodajemy lub odejmujemy członków danego gremium. Tutaj ingerencji w kadencję Rady projekt nie dokonuje żadnej ingerencji. W związku z powyższym zastosowanie takiego przepisu dostosowującego w ocenie Biura Legislacyjnego jest zbędne. Wobec tego proponujemy wykreślenie artykułu trzeciego. Panie dyrektorze. W sytuacji, w której wprowadzamy artykuł, tak jak państwo proponowaliście, artykuł 3, który będzie mówił, że Rada się przekształca w Radę, no to tutaj też jakbym mógł panią dyrektor poprosić ewentualnie opinię w tej sprawie. No w mojej ocenie nie jest to problematyczne. Tak? Znaczy, rozumiem, że intencją jest taką, żebyśmy nie dotykali tylko i wyłącznie kadencji Rady, ale żebyśmy po prostu przekształcili całą Radę obecną do spraw Polaków na Wschodzie w Radę, jeden do jednego w Radę do spraw Polaków na obczyźnie. Pani dyrektor. Nie zgłaszamy zastrzeżeń. I to jest jedna z tych poprawek, które państwo zgłaszacie na piśmie. Przejmuję kolejną poprawkę. Czy są uwagi? Ale ja już... Pan przewodniczący Wojciech Ziemniak. Ja już tutaj wcześniej zadałem pytanie, że przekształcamy tą Radę i kompetencje się zwiększą, a stan osoby bez tego wynika będzie taki sam. Nie wiadomo do końca, nie wiadomo do kiedy. Czy wiemy, kiedy jest ta Rada i do kiedy jest kadencja, a kompetencje się zwiększą, a nie będzie osób znających terenów, które będą spływały wnioski. Panie ministrze, bardzo proszę. W tym momencie Rada nie jest obłożona aż tak pracą, żeby nie mogła sobie poradzić z nowymi wyzwaniami, jeśli takie się pojawią. Więc uspokajam pana przewodniczącego, że tutaj nie ma obaw. Pani poseł Dorota Arciszewska. Ja się chciałam tylko zapytać o nazwę, bo tak nie za bardzo podoba mi się spraw Polaków na obczyźnie. Dlaczego nie poza granicami kraju na przykład? Mi też się nie podoba. No to skąd? I to jest dobry pomysł, żeby zmienić to. Poza granicami kraju. No dobrze, czyli mamy poprawkę do poprawki, to zapytam biuro legislacyjne, jak to możemy skonsumować teraz. To trzeba by, krótko mówiąc, złożyć oficjalnie taką poprawkę. Tak. My na pewno nie będziemy wyrażali sprzeciwu, a nawet poparcia. Czy my możemy przejść do procedowania dalszych artykułów i wrócić do tej poprawki, kiedy pani poseł ją złoży na piśmie? Dobrze, przechodzimy do artykułu czwartego. Czy są uwagi pani, panów posłów?
Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia artykułu 4? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja przyjęła artykuł 4. A to dotyczy właśnie ta poprawka. Artykułu 3, tak? Nie, 4. Dobrze, zmiana pani poseł Arciszewskiej-Mielewczyk dotyczy artykułu 3. Ale to trzeba w innych częściach ustawy okay. też zmienić, więc bo dlatego, tam jest... dopóki nie... No. Czy numeracja artykułu w związku z tym ulegnie zmianie? Czy może, pytałam przed chwilą biuro, czy możemy procedować dalsze artykuły? Czy one ulegną zmianie po tej poprawce? Czy możemy przeprocedować artykuły i wrócić? W naszej ocenie można oczywiście przeprocedować pozostałe artykuły, dlatego że zmiana zaproponowana właśnie przez panią poseł tutaj będzie konsumować, tak powiem, zmiany w całym projekcie. Nie widzimy zastrzeżeń. Możemy procedować do końca, przy czym nie przyjmować całości na końcu. Tak, tak, oczywiście. Dobrze, więc jeszcze raz zapytam, czy jest sprzeciw wobec przyjęcia artykułu 4? Nie widzę. Komisja, stwierdzam, że komisja przyjęła artykuł 4. Przechodzimy do artykułu 5. Czy są uwagi pani, panów posłów? Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. Dziękuję. W ocenie Biura Legislacyjnego nie jest zasadne zamieszczanie takiego artykułu. Zwracamy uwagę, że jest to przepis utrzymujący w mocy, inaczej, jest to przepis, który może sugerować, że dotyczy on utrzymania w mocy aktu wykonawczego. Tymczasem, jeśli zajrzymy do artykułu 13 ust. 4, jest tam mowa o obwieszczeniu ministra, w którym to minister wskazuje wykaz organizacji polskich lub polonijnych uprawnionych do wystawienia stosownych zaświadczeń. W naszej ocenie takie obwieszczenie nie ma charakteru aktu wykonawczego, w związku z tym zamieszczanie przepisu utrzymującego go w mocy w naszej ocenie jest niezasadne. Panie dyrektorze. Tutaj po konsultacji z panem ministrem proponujemy jednak utrzymanie artykułu 5 z uwagi na to, że mogłoby jego uchylenie, znaczy nie wprowadzenie go do ustawy, mogłoby spowodować wątpliwości co do tego, czy obwieszczenie nadal funkcjonuje i czy te organizacje, które są w nim obecnie, mogą nadal wystawiać zaświadczenia, czy nie. Więc wydaje się, że taki walor byłby zasadny. Czyli rozumiem, że teraz procedura jest taka, że musimy to przegłosować, tak? Nie. To jest propozycja Biura Legislacyjnego. Jeżeli żadna z pań poseł ani z panów posłów nie przejmie tej poprawki, to wówczas nie głosujemy. Tak, nie głosujemy. Czyli państwo, panie dyrektorze, stanowisko rządu jest takie, że utrzymujemy artykuł 5, tak? Tak, proponujemy utrzymać artykuł 5. Dobrze, w takim razie. Czy są uwagi lub też ewentualny sprzeciw do utrzymania artykułu 5, a więc utrzymania zapisów w proponowanej przez rząd formule? Nie widzę, zatem uznaję, że komisja przyjęła artykuł 5. Przechodzimy do artykułu 6. Czy są uwagi pani, panów posłów? Pani poseł Joanna Fabisiak. Ta uwaga dotyczy całości tego projektu. Otóż na 10 proponowanych zmian jest 10 poprawek. Konkluzja jest jedna. Bardzo niestarannie przygotowany projekt i myślę, że warto zwrócić uwagę prawnikom, którzy to przygotowywali, że no jednak warto to robić starannie, bo to tak godziny nocne i ta praca też taka no, no, pani poseł, z pewnością od. Artykułów jest niewiele, ale też często biuro zgłasza na każdym etapie prac poprawki, więc i właśnie dokładnie jest tyle poprawek, ile artykułów, a więc w każdej. I to dowodzi jednego bardzo niestarannego przygotowania tej ustawy. Dziękuję. Ja, przepraszam bardzo, bo ja muszę zaprotestować, dlatego że akurat dyskusja, czy Rada powinna się nazywać Rada do Spraw Polaków na Obczyźnie, czy poza granicami kraju, no to pani wybaczy, ale jest ja nie mogę się... filozoficznym. Dokładnie, nie mogę się zgodzić, że to wynika z jakiejś niechlujności albo niedopracowania. Tak? Tak. Oczywiście, że nie jedyna, ale pani poseł doskonale wie, mając tak długie doświadczenie w polskim parlamencie, że ten sam zapis trzech prawników może zaproponować w trzech różnych formach. I zapewniam panią, że gdybyśmy obstawali przy 90% z tych poprawek, które Biuro Legislacyjne Sejmu zaproponowało przy swojej wersji, to ta ustawa też by działała, prawda? No więc naprawdę, no, nie przesadzajmy z tymi ocennymi uwagami pod adresem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do artykułu 6. Czy są uwagi pani, panów posłów do artykułu?
Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia artykułu 6? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja przyjęła artykuł 6 i wracamy do poprawki, do artykułu 3 i poprawki pani poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk. Ja zgłaszam poprawkę w artykule 1, 3, 4 wyrazy na wschodzie, na obczyźnie, przepraszam. Na obczyźnie. Na obczyźnie. Zastąpić wyrazami poza granicami kraju wraz z konsekwencjami z przyjętych poprawkach. Rozumiem, że stanowisko rządu jest pozytywne. Tak, absolutnie. Czy jest sprzeciw wobec przyjęcia artykułu 3 z proponowaną przez panią poseł poprawką? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja przyjęła artykuł 3. Przechodzimy do głosowania nad całym projektem ustawy. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem projektu nowelizacji ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy Prawo Konsularne, druk 3362? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt nowelizacji ustawy. Pozostaje nam jeszcze, szanowni państwo, to nie koniec. Pozostaje nam wybór posła sprawozdawcy. Czy są jakieś propozycje? Pani poseł Małgorzata Wypych. Chciałam zgłosić panią przewodniczącą Annę Schmidt-Rodziewicz. Pan poseł Jan Dziedziczak. W takim przypadku rezygnuję z odpowiedzi. Bardzo dziękuję, wyrażam zgodę. A chciałem zgłosić panią poseł Wypych, ale... Wobec wyczerpania porządku obrad bardzo dziękuję. Wieczorową porą zamykam posiedzenie komisji.